Żadnej drogi nie było, był sam piach. Jakby tam dalej były jeszcze drzewa. Co drugi to tam grzązł na tej drodze, nie? Teraz jest lepiej. Ale mogliby też zrobić tą, dla aut, bo tutaj już jeżdżą po tej ścieżce rowerowej i się takie kolejny robią. Jeżeli chodzi o tą drogę dla rowerzystów, jak najbardziej, tylko że no, widać trochę dalej, rowerzyści muszą jechać normalnie ulicą, bo ta ścieżka jest źle wykierunkowana. Dosyć dużo jeżdżę i śledzę tam różne rzeczy, co się tutaj dzieją na Jurze, ale tak, żeby jakoś to było rozgłaszane, czy żeby o tym wiedzieli ludzie też jeżdżący, to myślę, że raczej średnio z tym było. Tu teren mamy do jazdy naprawdę dobry, no to nic tylko taką infrastrukturę robić rowerową i korzystać.